Rozdział 16. Wysoko na szczycie świątyni Korriban, w blasku krwawo-czerwonego księżyca, stały dwie sylwetki, jak wycięte z czarnego papieru. Jedna ludzka, jedna twilekańska. Lodowaty wiatr świstał po dachu, ale choć obaj wojownicy zerwali z siebie szaty i świecili nagimi torsami, żaden nie drżał zimna. Można ich było wziąć za posągi nieruchome i twarde jak głaz, gdyby nie ukryty żar w ich oczach. Bez jednego ostrzeżenia rzucili się na siebie, poruszając się tak szybko, że postronny obserwator nie umiałby określić, który z nich atakował, a który parował atak. Starli się z głośnym szczękiem ostrzy. Walcząc desperacko, aby nie dać się zepchnąć do defensywy, Bain uważnie obserwował Kasima. Doskonale wyczuwał każdą fintę i uderzenie. Analizował i zapamiętywał każdą blokadę i paradę oraz kontratak. Fejchmistrz twierdził, że lepiej spędzać czas koncentrując się na poprawianiu własnej techniki. Ale Bain zdecydowany był zniwelować przewagę Siraka, pochłaniając wszystkie możliwe informacje na temat stylu walki dwustronnym mieczem świetlnym. Wymiana ciosów trwała już ponad minutę, bez przerw i bez chwili odpoczynku, dopóki Bain nie odwrócił się, by przemyśleć taktykę. Czuł, że jego ataki zaczynają przechodzić w sferę podświadomości, a przewidywalność w starciu z przeciwnikiem tak zręcznym jak Kasim oznaczała zgubę. Wpadł już raz w tę pułapkę w zeszłym tygodniu. Nie miał zamiaru dwa razy powtarzać błędu. Przeciwnicy znów stanęli naprzeciw siebie, nieruchomi. Tylko ich oczy czujnie śledziły każdy ruch, dzięki któremu mogliby uzyskać minimalną bodaj przewagę. W ciągu ostatniego miesiąca ich sesje szkoleniowe stały się rzadsze, lecz bardziej intensywne. Bain zaczynał wierzyć, że Kasim istotnie ceni sobie ich sparing. Fechmistrz musiał być znudzony nieustannym krzyżowaniem ostrzy z uczniami i studentami tak mocno poniżej jego własnego poziomu. Oczywiście, Bain jeszcze ani razu nie zdołał wyprowadzić znaczącego ciosu przeciwko samemu mistrzowi. Za każdym jednak pojedynkiem odnosił wrażenie, że zbliża się do zwycięstwa. Formy i technika Kasima były bezbłędne, ale Bain wiedział, że potrzeba mu tylko najdrobniejszej pomyłki przeciwnika. Obaj wojownicy oddychali ciężko. Sesja trwała o wiele dłużej niż którakolwiek z poprzednich. Ich walki kończyły się zwykle, kiedy Twilek zadawał punktowane uderzenie, paryżując jedną z kończyn ucznia palącym jadem Pelko. Dzisiaj jednak jeszcze nie miał okazji zadać takiego ciosu. Kasim ruszył naprzód. Zgrzyt i brzęk mieczy rozbrzmiewały na dachu ostrym staccato. Stali prawie nos w nos, uderzając w siebie wzajemnie, ale żaden nie zamierzał ustąpić pola. Wreszcie Bain został zmuszony do przerwania starcia, zanim lepsze umiejętności fechmistrza złamią jego linię obrony. Tym razem to Bain zainicjował atak. Znów błysnęły miecze treningowe, spadł grad ciosów i znów odskoczyli od siebie, obaj cali i zdrowi. Tym razem jednak wynik walki nie pozostawiał wątpliwości. Bain opuścił głowę i miecz na znak poddania się. W ostatnim starciu udało mu się utrzymać Kasima na odległość, ale z każdym ruchem miecza stawał się o mikrosekundę wolniejszy. Zaczynało go ogarniać zmęczenie. Nawet moc nie mogła przez wieczność utrzymywać sprawności znużonych mięśni, a niekończący się pojedynek zaczął wreszcie zbierać swoje żniwo. Fechmistrz z kolei nie stracił nic ze swojej prędkości i zaczepności. Bain wątpił, czy zdoła przetrwać następne starcie, a nawet jeśli tak, to wiedział, że kolejne będzie oznaczało pewną klęskę. Było to nieuniknione, więc nie miało sensu naciskać, aby ostatecznie cierpieć ból porażki. Kasim przez chwilę wydawał się zaskoczony jego kapitulacją, ale skinął głową na znak, że akceptuje zwycięstwo. Byłeś dość mądry, by zrozumieć, że walka się skończyła, ale oczekiwałem, że będziesz walczył do końca. Poddanie się to niewielki honor.
Honor to nagroda głupców, odparł Bane, cytując fragment jednego z tomów, który niedawno znalazł w archiwum. Chwała nie przyda się martwym. Fechtmistrz zastanawiał się nad tymi słowami, po czym stwierdził: dobrze powiedziane, mój młody uczniu. Bane nie był zaskoczony, że Kasim nie rozpoznał cytatu. Słowa te zostały napisane przez Darfa Revana kilka tysięcy lat temu. Kiedy przychodziło do studiowania starych pism, mistrzowie byli równie leniwi jak studenci. Wydawało się, że Akademia odwróciła się plecami do dawnych obrońców ciemnej strony. To prawda, że Revan ostatecznie przeszedł na stronę Jedi i Światła, kiedy został zdradzony przez Darfa Malaka. Jednak i Revan i Malak byli o włos od zniszczenia Republiki. Szaleństwem było odrzucanie tych tekstów, a jeszcze większym ignorowanie nauk, jakie można z nich wyciągnąć. A jednak Cordis i pozostali mistrzowie uparcie odmawiali poświęcania czasu na studiowanie historii zakonu Sithów. Na szczęście dla Bane'a ta niechęć udzielała się również innym uczniom. Dawało mu to niezaprzeczalną przewagę nad innymi uczniami, ukazując prawdziwy potencjał ciemnej strony. Archiwa wypełnione były opowieściami o niewiarygodnych wyczynach, zburzenie całych miast, zniszczenie światów, pochłonięcie całych systemów, kiedy mroczny lord nakazał słońcu, by się stało nową. Niektóre opowieści raziły przesadą, od legendy, które narosły, przekazywane z ust do ust, zanim zostały spisane na pergaminie. Jednak wywodziły się z prawdy, a ta prawda inspirowała Bane'a do naciskania dalej i dalej tam, gdzie w innym przypadku nie miałby śmiałości. Myśląc o Revanie i dawnych lordach Sithów, przypomniał sobie pytanie, które od jakiegoś czasu go dręczyło. Mistrzu, dlaczego Sithowie już nie używają tytułu Darth? To decyzja Lorda Kana, rzekł Twi'lek, wycierając się ręcznikiem. Tradycja Darthów to relikt przeszłości, coś, czym Sithowie byli kiedyś, a czym nie są teraz. Bane pokręcił głową, niezadowolony z odpowiedzi. Musi w tym być coś jeszcze, orzekł, schylając się po szatę, którą zrzucił na początku pojedynku. Lord Kan nie odrzuciłby starożytnej tradycji bez usprawiedliwienia. Widzę, że łatwe odpowiedzi ci nie wystarczają, rzekł Kasim z westchnieniem, ubierając się także. Doskonale. Aby zrozumieć, dlaczego ten tytuł nie jest już używany, musisz wiedzieć, co on naprawdę sobą reprezentuje. Tytuł Darfa to coś więcej niż symbol władzy. To element nacisku. Używany był przez mrocznych lordów, którzy chcieli wymusić swoją władzę na innych mistrzach. Był wyzwaniem, ostrzeżeniem. Masz się ugiąć albo zostaniesz zniszczony. Bane wiedział już o tym ze swoich studiów, ale nie uznał za stosowne przerywać. Krzyżował jedynie nogi i usadowił się na podłodze, podnosząc wzrok na mistrza i zamieniając się w słuch. Oczywiście niewielu mrocznych lordów zechciałoby się poddać woli innych na zawsze, ciągnął Kasim. Za każdym razem, kiedy jeden z naszego zakonu przyjmował tytuł Darfa, pojawiały się oszustwa i zdrady, byle tylko go przejąć. Nie ma spokoju dla mistrza, który używa tytułu Darf. Spokój to kłamstwo, zacytował Bane. Jest tylko pasja. Kasim z rozpaczą uniósł brew. Spokój to może niewłaściwe słowo. Miałem na myśli stabilność. Mistrzowie, którzy wybierali tytuł Darfa, spędzali tyle samo czasu na obronie przed tak zwanymi sojusznikami, co na walce z Jedi. Lord Kan chciał położyć kres temu marnotrawstwu. Z miejsca, gdzie siedział, Bane odnosił wrażenie, że fechtmistrz próbuje przekonać siebie w równym stopniu, co student. Kan chce, abyśmy skoncentrowali wszystkie nasze zalety na prawdziwym nieprzyjacielu, zamiast na siebie nawzajem. Dlatego w Bractwie Ciemności wszyscy jesteśmy sobie równi. Równość to mit dla słabych, zaoponował Bane. Niektórzy z nas są silni mocą, inni nie. Tylko szaleniec uważał inaczej. Są jeszcze inne powody, dla których porzucano tytuł Darf.
ciągnął uparcie Kasim z lekką frustracją w głosie. Przede wszystkim przyciągał uwagę Jedi. Ujawniał wrogowi naszych przywódców, dając im łatwe cele do wyeliminowania. Bane wciąż nie był przekonany. Jedi i tak wiedzieli, kim byli prawdziwi przywódcy Sithów, bez różnicy, czy nazywali siebie Darfami, lordami czy mistrzami. Rozumiał jednak, że Twi'lekowi nie odpowiada ta dyskusja. Był dość mądry, aby nie kontynuować tematu. Wybacz, lordzie Kasimie, rzekł skłaniając głowę. Nie chciałem cię urazić. Próbowałem jedynie skorzystać z twojej mądrości i wyjaśnić coś, czego nie umiałem zrozumieć sam. Kasim spojrzał na niego z tą samą miną, którą miał przed chwilą, kiedy Bane raptopnie skończył pojedynek. Wreszcie zapytał. Czy widzisz teraz mądrość w decyzji Lorda Kana, aby zakończyć tę tradycję? Oczywiście, skłamał Bane. Robi to dla dobra nas wszystkich. Wstając, pomyślał jednak, że Kan działa jak Jedi. Zastanawia się nad tym, co będzie lepsze. Stara się wprowadzić do zakonu współpracę i harmonię. W tych warunkach ciemna strona może jedynie zwiętnąć i obumrzeć. Kasim spojrzał na Bane'a, jakby chciał coś jeszcze dodać. Ostatecznie jednak zmienił zamiar. Na dzisiaj wystarczy, rzekł. Niebo w oddali zaczęło jaśnieć pierwszym brzaskiem. Do wschodu słońca zostało zaledwie kilka godzin. Wkrótce studenci przybędą na trening. Bane skłonił się jeszcze raz i odszedł, idąc w dół po schodach. Zdał sobie sprawę, że Kasim, choć tak sprawny w walce, nie był w stanie nauczyć go tego, co chciał wiedzieć. Twi'lek też odwrócił się plecami do przeszłości. Porzucił indywidualistyczne korzenie Sithów na rzecz bractwa Kana. Tajemnice prawdziwego potencjału ciemnej strony znajdowały się poza jego zasięgiem. Prawdopodobnie również poza zasięgiem wszystkich mistrzów w Akademii. Gitani wiedziała, że Bane'a coś martwi. Zaledwie zwracał uwagę na jej słowa, kiedy przekazywało mu wszystko, czego dowiedziała się od mistrzów Sithów w czasie ostatnich lekcji. Nie wiedziała, co go trapi. Prawdę mówiąc, niewiele ją to obchodziło, jeśli tylko nie mogło przeszkodzić jej planom. Coś ci chodzi po głowie, Bane, szepnęła. Zatopiony w zadumie potrzebował dłuższej chwili, żeby zareagować. Przepraszam, Gitani. Co się dzieje? Naciskała, starając się okazać czerą troskę. O czym myślisz? Z początku nie odpowiadał. Widać było, że starannie waży słowa. Czy wierzysz w potęgę ciemnej strony? Zapytał. Oczywiście. Czy wszystko wygląda tak, jak sobie wyobrażałaś? Czy Akademia spełnia twoje oczekiwania? Niewiele rzeczy je spełnia, odparła z cieniem uśmiechu. Ale odkąd tu jestem, od Cordisa i innych mistrzów, dowiedziałam się wiele rzeczy, których Jedi nigdy by mi nie powiedzieli. Bane prychnął wzgardliwie. Większość tego, czego się nauczyłem, pochodzi z tych książek. Skinął dłonią w kierunku półek. Nie wiedziała, co na to odpowiedzieć, więc milczała. Kiedyś powiedziałaś mi, że mistrzowie nie wiedzą wszystkiego. Ciągnął Bane. Wtedy sądziłem, że mówisz o mistrzach Jedi. Ale teraz wydaje mi się, że dotyczy to również Sithów. Nie mieli racji, odwracając się od ciebie. Rzekła, węsząc okazję, na którą długo czekała. Ale musisz obwiniać tych, którym się to należy. Wiemy doskonale, kto jest odpowiedzialny za to, co ci zrobiono. Sirak. Rzekł, wypluwając to imię niczym truciznę. Musi zapłacić za to, co ci zrobił, Bane. Dość długo czekaliśmy. Już czas. Czas na co? Gitani pozwoliła, aby jej głos leciutko zadrżał. Jutro rano zamierzam wyzwać go na ring. Co? Bane pokręcił głową. Nie bądź głupia, Gitani. On cię zniszczy. Doskonale, pomyślała. Nie mam wyboru, Bane, rzekła poważnie. Już ci powiedziałam, nie wierzę w legendę Sitari. Sirak może jest najlepszym studentem w szkole, ale nie jest niezwyciężony. Może i nie jest Sitari, ale i tak za silny dla ciebie. Nie możesz się z nim zmierzyć na ringu, Gitani. Przyglądałem mu się, wiem jak jest dobry, nie pokonasz go.
pozwoliła, aby te słowa zawisły w powietrzu przez dłuższą chwilę, zanim z pokorą opuściła głowę. A czy mamy inny wybór? Musimy go zniszczyć, jedyny sposób zaś to zmierzyć się z nim na ringu. Bane nie odpowiedział od razu. Wiedziała, że rozważa inne rozwiązanie. Oboje zdawali sobie sprawę, że może być tylko jeden kierunek działania. Jedna odpowiedź, która w końcu padnie. Muszą zabić Siraka poza ringiem, zamordować go. Byłoby to oczywiście jawnym pogwałceniem zasad Akademii, a konsekwencje będą bardzo surowe, jeśli ich złapią. Dlatego to Bane musiał wpaść na ten pomysł. A kiedy już wpadną właściwe słowa, Gitani była pewna, że potrafi wmanewrować go w popełnienie tego czynu osobiście. Plan był doskonały. Pozbędzie się Siraka i niech Bane poniesie całe ryzyko. Później będzie mogła przypadkowo wspomnieć coś mistrzom na temat roli Bane'a. Jeśli naturalnie będzie musiała. Nie była do końca pewna, czy chce go zdradzić, ale nie miała wyrzutów sumienia manipulując nim. Odetchnął głęboko. Widać było, że zbiera się, aby coś powiedzieć. Przygotowała się, żeby wydać odpowiednio przekonujący i całkowicie sztuczny okrzyk zaskoczenia. Ty nie możesz pokonać Siraka na ringu. Ale ja mogę. Rzekł w końcu. Co? Zaskoczenie Gitani było zupełnie szczere. Przecież ostatnio pobił cię prawie na śmierć. Teraz cię po prostu zabiję. Tym razem zamierzam zwyciężyć. Sposób, w jaki to powiedział, sprawił, że Gitani zrozumiała, iż nie wie wszystkiego. Co się dzieje, Bane? Przez moment zawahał się, zanim odpowiedział. Potajemnie ćwiczę z Lordem Kasimem. Stwierdziła, że to ma sens. Właściwie sama powinna była na to wpaść. Może byś i zauważyła, gdybyś nie pozwoliła, aby Bane do ciebie dotarł. Skaniła się w myśli. Wiedziałaś, że zaczynasz coś do niego czuć. Pozwoliłaś, aby to zmąciło twój osąd. Głośno powiedziała tylko. Nie lubię, jak się ze mnie robi idiotkę, Bane. Ja też nie, rzekł. Nie jestem głupi, Gitani. Wiem, czego ode mnie chciałaś. Wiem, czego się spodziewałaś. Zemszczę się na Siraku, ale sam wybiorę własną ścieżkę. Nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że przygryza dolną wargę, zapytała, kiedy? Jutro rano, tak jak sobie tego życzyłaś. Ale przecież wiesz, że żartowałam. A ty wiesz, że ja nie żartuję. Palec Gitani podświadomie powędrował ku jej włosom i zaczął skręcać pojedynczy kosmyk. Szybko opuściła dłoń, kiedy się zorientowała, co robi. Bane wyciągnął rękę i łagodnie położył jej na ramieniu. Nie musisz się martwić, zapewnił ją. Nikt nie wie o twoim zaangażowaniu. Nie o to się martwię, szepnęła. Przechylił głowę na bok, obserwując ją uważnie, jakby próbował stwierdzić, czy jest z nim uczciwa. Ku własnemu zaskoczeniu sama przyznała, że jest. Bane musiał to wyczuć. Bo pochylił się i delikatnie pocałował ją w usta. Odsunął się powoli, zsuwając dłoń z jej ramienia. Bez słowa stał i skierował się ku wyjściu z archiwum. Obserwowała go w milczeniu i w ostatniej sekundzie zawołała: Powodzenia, Bane! Uważaj na siebie. Zatrzymał się i zesztyfniał, jakby dostał strzał z miotacza prosto w gardło. Będę uważał. Odparł, nie oglądając się, i odszedł. Gitani poczuła, że jej policzki płoną. Fałda płaszcza mimowolnie otarła łzę, która spłynęła na podbródek. Wstała i wyprostowała się, dumnie odrzucając głowę w tył. No i co z tego będzie, że nie wszystko poszło zgodnie z planem? Jeśli Bane zabije Siraka na ringu, jej rywal i tak zginie. A jeśli zginie Bane, zawsze będzie mogła znaleźć kogoś innego, aby zabić zebraka. Wszystko sprowadza się do tego samego wyniku. Wychodząc z sali, czuła jednak, że to nieprawda. Nieważne, jak to zostanie rozegrane. Wszystko potoczy się całkiem inaczej, niż sobie wyobrażała. Poranne niebo pociemniało od burzowych chmur. Gdzieś daleko słychać było grzmot przetaczający się po pustych równinach, które oddzielały świątynię od Doliny Mrocznych Lordów. Bane tej nocy nie spał. Po konfrontacji z Gitani wrócił do pokoju, aby oddać się medytacjom.
Nawet to okazało się dla niego zbyt trudne. Jego umysł zaprzątało zbyt wiele myśli, by mógł się skupić. Wspomnienia ponurej klęski, jaką poniósł, wypychały się na pierwszy plan, pociągając za sobą zwątpienie i strach. Do tej pory zdołał oprzeć się podszeptom, które mogły zachwiać jego postanowieniem i trzymał się pierwotnego planu. Uczniowie zbierali się już. Niektórzy z niechęcią spoglądali na ciężkie chmury. Dach świątyni był całkowicie odsłonięty, ale niezależnie od tego, jak zimno, mokro i nieprzyjemnie było studentom, wiedzieli, że zajęcia nie zostaną odwołane. Kasim lubił mówić, że odrobina deszczu jeszcze żadnemu sitowi nie zaszkodziła. Bane znalazł swoje miejsce w grupie przygotowującej się do wspólnych ćwiczeń. Uczniowie wokół starannie ignorowali jego obecność. Tak było przez cały czas od dnia, kiedy poniósł klęskę z rąk Siraka. Był wyklęty. Stał się wyrzutkiem dla innych studentów. Uczył się wraz z nimi na grupowych sesjach, ale oni zachowywali się tak, jakby nie istniał. Był milczącym cieniem, czającym się gdzieś w kącie. Niewidocznym w sensie duchowym, jeśli nie fizycznym. Rozejrzał się, szukając w tłumie Gitani, ale kiedy pochwycił jej spojrzenie, szybko odwróciła wzrok. Mimo to jej obecność pokrzepiła go nieco. Wierzył, że pragnie jego zwycięstwa. Jeśli nie całym sercem, to przynajmniej częściowo. Miał nadzieję, że to, co czuli do siebie, stanowiło coś więcej niż tylko grę, w którą grali oboje. W czasie ćwiczeń starał się nie patrzeć na Siraka. W ciągu ostatnich miesięcy studiował jego ruchy obsesyjnie. Wszystko, co zobaczyłby teraz, mogłoby spowodować, że się rozmyśli. Skupił się na własnej technice. Jeszcze niedawno celowo popełniał błędy i wplatał pomyłki w serię ćwiczeń, żeby ukryć swoje rosnące umiejętności przed studentami, którzy mogliby przypadkiem zerknąć w jego kierunku. Teraz jednak czas tajemnic się skończył. Po dzisiejszych wyzwaniach wszyscy będą wiedzieli, do czego jest zdolny. Albo zostanie zabity i zapomniany na zawsze. Zaczął padać deszcz. Najpierw powoli, grube, ciężkie krople. Tak rzadkie, że Bane słyszał każde kapnięcie oddzielnie. Ale po chwili chmury rozwarły się i deszcz lunął równym, dudniącym rytmem. Bane ledwie to zauważył. Uciekł w siebie. Zaszył się głęboko, aby stawić czoło swojemu lękowi. W miarę jak jego ciało wraz z całą resztą grupy wykonywało gesty i przybierało podstawowe postawy ataku i obrony, on sam powoli przekształcał swój strach w gniew. Bane nie potrafiłby powiedzieć, jak długo trwał dzisiejszy poranny trening. Wydawał się nie mieć końca, ale chyba Kasim skrócił go trochę ze względu na coraz silniejszą ulewę, w której mokli jego podopieczni. Zanim się skończył i uczniowie zebrali się w znajomy krąg wokół ringu, młody człowiek zdołał już przekształcić kipiący gniew w rozżarzoną do białości nienawiść. Podobnie jak ostatnim razem, kiedy wyzywał Siraka, teraz także wszedł na ring, zanim ktokolwiek inny miał szansę zareagować. Ze swojego miejsca na szarym końcu przepchnął się przed tłum. Kiedy obecni zorientowali się, kto rzuca wyzwanie, rozległ się szmer zaskoczenia. Czuł, jak ciemna strona w nim kipi burzą o wiele silniejszą niż ta, która chłostała go z nieba. Nadszedł czas, aby nienawiść uczyniła go wolnym. Sirak! Wykrzyknął, a jego głos uniósł rozszalały wiatr. Wyzywam cię!